Cześć, w tym nagraniu Ci pokażę ofertę mojej agencji, która z jednego partnera wygenerowała mi 60 tysięcy złotych i z miesiąca na miesiąc to rośnie. Pokażę Ci to, jak to wygląda, co tam się zawiera i dlaczego to jest tyle warte. Pierwsza rzecz, jak mogłeś usłyszeć, to chodzi o partnerstwo. To nie jest klient, któremu dostarczam usługę, to jest mój partner. Tylko nie jest to partner, że ja biorę 50%, tak? Tylko chodzi o to, że ja wchodzę do biznesu i traktuję go jak swój. Dlatego zapewniam całą kompleksową usługę, nie tylko jedną usługę, która może, ale nie musi przynieść wyniki. Moja usługa zawsze dowodzi wyniki z tego względu, że podchodzę kompleksowo. I pokażę Ci, jak to wygląda, jeśli chodzi o delivery. Pierwsza część to jest stworzenie oferty premium. No i tutaj możesz zobaczyć w szczegółach, ustalamy niszę, grupę docelową, avatar, buying persona, jak zwał, tak zwał. Ustalamy ceny, ustalamy główne filary, dostosowanie gwarancji do oferty grupy docelowej, wyzwalacze sprzedaży, pozycjonowanie się marki, stworzenie wizji i przekazu. Każda firma i branża ma swoją wizję, ma swój przekaz. Chodzi o to, żeby to uwydatnić. I to dotyczy właśnie produktu. Bo jeżeli Twoim celem jest tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, to niestety to nie jest dobry cel. I oczywiście każdy biznes jest po to, żeby zarabiać pieniądze, ale musi być za tym jakaś wizja. Z tego względu, że jak będziesz gonić za pieniędzmi, to nie będziesz zwracał na jakość usługi. A jeśli chodzi o ofertę premium, to tak naprawdę oferta równa się produkt. Nie możesz stworzyć oferty, nie dostarczając produktu premium, usługi premium. To jest jedno i to samo. To, co oferujesz, to jest Twój produkt, więc usługa też musi być premium. Więc musisz to stworzyć. Tak naprawdę od tego się zaczyna. Bo pytanie, czy w twoim biznesie można taką usługę stworzyć, bo nie zawsze się da. Albo czasem się opłaca po prostu sprzedawać tańsze produkty, tak? Natomiast ja jestem tutaj zdecydowanie fanem sprzedaży produktów premium z tego względu, że jest po prostu zdecydowanie łatwiej, marże są zdecydowanie wyższe i można to łatwiej skalować. Więc to jest pierwszy filar mojej usługi. I na przykład niektóre firmy oferują kurs ze stworzenia oferty. No i okej, no i ileś to tam kosztuje, no ale to jest tylko kurs. A nie dość, że jest u mnie usługa, to jest tylko tak naprawdę jedna część mojej usługi. Druga część to jest marketing. I to jest tak, stworzenie strategii marketingowej, którym celem będzie zwiększenie dochodów o 100 tysięcy złotych miesięcznie, czyli w ogóle musimy stworzyć cały plan od A do Z, w jaki sposób dojdziemy do miejsca, którego chcemy dojść. Bez strategii, bez planu, no niestety to się nie powiedzie. No i takie rzeczy jak właśnie tworzenie kreacji tekstu do reklamy, tworzenie skryptu do wideo sprzedażowego, montaż, stworzenie stron lądowania, e-maili, stworzenie ankiety docelowej, kwalifikacyjnej, kalendarza, implementacja kampanii, zajęcie się od strony technicznej całym lejkiem, tutaj jeszcze nie napisałem, ale puszczanie reklam, tak? Na FB, IG, YouTubie, TikToku, tak? To też jest w usłudze. I przykładowo, o najważniejsze rzeczy w sumie nie napisałem, ale to jest drugi filar, czyli marketing. I teraz tak. Zobaczcie, że większość tutaj, powiedzmy, agencji, jak oferuje puszczanie reklam, czy to jest Google Ads, Facebook Ads i tak dalej, to oferuje tylko to, może tworzenie kreacji tekstu, chociaż też nie zawsze. No i to jest tylko tyle. Zobaczcie, że sam mój drugi filar, stworzenie całej strategii i implementacja też od strony technicznej, stworzenie kalendarza, stworzenie ankiet i tak dalej, czyli stworzenie całego lejka. Okay? Przykładowo też dużo osób do mnie pisze, oczywiście doceniam tutaj wysiłki tych osób, że do mnie piszą, hej Rafał, czy chcesz, żebym Ci stworzył stronę lądowania, nie? Ja mówię, że nie potrzebuję, sam robię. Ale widzicie, że to jest tylko mała jedna cząstka mojej oferty, tak? A dużo osób bierze 1000-1500 zł za stworzenie strony lądowania, a u mnie to ma po prostu w cenie. I widzicie, jak to wszystko się stakuje, jest oferta, jest marketing, a to jeszcze nie wszystko. Mamy teraz sprzedaż. Pomoc w znalezieniu, zatrudnieniu odpowiednich osób, czyli mamy zatrudnienie.
zarządzanie zespołem sprzedażowym, czyli mamy tutaj sales coaching, tak? I sales managing. Stworzenie skryptu, obalanie obiekcji, stworzenie indywidualnego skryptu rozmów na czacie, czyli skrypt dla setera, wyszkolenie też go. No i tutaj mamy oczywiście szkolenia, cotygodniowy trening ze sprzedawcami, szkolenie z mindsetu, treningu tonu głosu, downselling, upselling, czyli sprzedawanie tańszych i droższych pakietów, szkolenie na temat przekonań, czyli bo często sprzedawcy mają z tym problem, szkolenie z negocjacji, czyli jak właśnie proponować różne opcje, może właśnie ten pakiet, może ten, co mogę zaoferować, żeby ten klient się zgodził i tak dalej, bo sprzedaż to też jest po części negocjacja. Coachingowe, ważna rzecz, że tak naprawdę sprzedaż to jest coaching, sprzedaż to nie jest to, że my chcemy komuś coś sprzedać, tylko to jest coachowanie na temat decyzji. Przedstawiamy całą ofertę i chcemy, żeby ta osoba podjęła decyzję, a nie na przykład zwalała tą decyzję na innych, czyli muszę się zastanowić, muszę porozmawiać z moim psem, tak? Więc często słyszymy takie obiekcje. Oczywiście nie zawsze to jest niepotwierdzone, bo czasem trzeba, jeśli chodzi o do budżetu, się zastanowić, ale często to jest po prostu obiekcja, która ma na celu no, zbycie Was, tak? Więc o tym trzeba pamiętać. Więc mamy trzeci filar, czyli zajęcie się całym procesem też sprzedażowym, czyli nie tylko jest marketing. I znowu porównanie do jakichś innych agencji kursów, które sprzedają kurs ze sprzedaży. No okej, okay, ale gdzie jest pomoc w znalezieniu właśnie zatrudnieniu, zarządzanie tym zespołem, wyszkolenie tego pracownika, bo kurs, no to ja też mogę sprzedawać kurs, ale ja osobiście w kursy nie wierzę, z tego względu, że no, statystyki pokazują, że od 5 do 15% jest skuteczności, jeżeli chodzi o w ogóle jakieś wyniki. Ja bym źle się czuł, gdybym sprzedawał takie kursy, gdzie nie byłoby implementacji. Sam uważam, że większość kursów to scam, więc to jest to. Natomiast wracając, to już mamy trzy duże takie filary, a to jeszcze nie wszystko, bo to są oczywiście trzy główne filary, ale mamy jeszcze kolejne. Optymalizacja, czyli stała analiza kampanii, czyli też prowadzenie tej kampanii. To nie jest tak, że ustawiam tę kampanię i do widzenia. Optymalizacja, szukanie dziur w lejku, ROAS, ROI, tutaj te wszystkie KPI-e chcemy, żeby były jak najlepsze. Optymalizacja kosztów biznesowych, czyli też szukamy, gdzie możemy zaoszczędzić. Może zamiast pracownika potrzebujemy automatyzacji, a może odwrotnie. Może zamiast tej automatyzacji potrzebujemy pracownika, bo to zwiększy nam ROI, tak? Tu są takie rzeczy, które właśnie się ustala z zespołem, też CEO, do CEO też tutaj przejdziemy, bo to jest ostatni filar, ale też jakby optymalizacja całej kampanii, tak? To jest też ważne, nie każdy to tutaj oferuje. Oczywiście takie rzeczy jak optymalizacja na landing page'ach, tak? Optymalizacja oferty, to wszystko w to wchodzi, bo tak jak mówię, ja traktuję biznes jak swój. Ja chcę, żeby było jak najwięcej pieniędzy, jak najmniej kosztów, żeby pracownicy byli zadowoleni. Wtedy można to skalować. Czyli tu są takie rzeczy, które bierzemy pod uwagę. I ostatni filar to jest pracowanie nad współpraca z CEO, czyli to jest już jeden na jeden z właścicielem, czy też z dyrektorem. Pracowanie nad biznesem, konsultacje strategiczne, omawianie dotychczasowych wyników, planowanie rozwoju, planu robienie na 3, 6, 12 miesięcy, pomoc w zatrudnianiu odpowiednich osób, pomoc w zarządzaniu zespołem oraz delegowanie zadań, pomoc w wdrożeniu SOP. To jest też jeden z najważniejszych tutaj filarów, bo z mojego doświadczenia firmy, które utknęły, jak zarabiają od 10 do 20 do 30 tysięcy i nie mogą się wyskalować, to mają zazwyczaj albo problem z marketingiem, tak, albo mają właśnie problemy z zatrudnianiem, z delegowaniem tych zadań, więc to jest też równie ważny filar, bo ciężko jest znaleźć dobre osoby, ciężko też tym jest zarządzać, więc ja też tutaj we wszystkim tym pomagam. Wtedy jesteśmy w stanie dobrać odpowiednich pracowników na odpowiednie pozycje i wtedy to możemy skalować. Więc tak wygląda właśnie oferta moja i generalnie oczywiście do każdego podchodzę indywidualnie, to jak ktoś czegoś nie potrzebuje, to oczywiście na siłę tego nie daje, oczywiście.
Natomiast mimo wszystko docelowo z każdym z partnerów pracuję również na procent. Jeżeli chodzi o ustawienie, to jest podstawa plus procent, z tego względu, żebym ja miał motywację też do tego, żeby rozwijać ten biznes. Tak? I jeżeli jest procent, to jest sytuacja win-win. I oczywiście ten procent musi być odpowiedni, żebyśmy też nie zabrali całego biznesu, tak? Ale żebyśmy my też mieli do tego motywację, że jeżeli wykonamy dobrą pracę, to wtedy to rośnie. I tak naprawdę myślę, że od 3 do 6 miesięcy ten deal, który jest warty 60 tysięcy, będzie warty 100 tysięcy, bo z roku na rok ten procent rośnie. W sensie działalność więcej zarabia, więc ten mój procent jest wyższy, mój udział i mojej oczywiście działalności. Mówię ja, ale głównie ja jestem tutaj twarzą tego biznesu. Oczywiście mam członków zespołu, którzy mi w tym wszystkim pomagają, tak? Pomagają mi to wszystko ustawić. Natomiast tak to wygląda, więc co z tego możesz wynieść? Przede wszystkim musisz zapewnić możliwie jak najwięcej, co spowoduje, że biznes twojego partnera czy też klienta będzie rósł. Lepiej iść w partnerstwo z tego względu, żebyś ty zaangażował się w 100% i żebyś miał sowite wynagrodzenie. Tak? I teraz wyobraź sobie, że za pół roku będę miał 5 klientów, z każdego będzie około 10 tysięcy miesięcznie. I z 5 klientów, tylko z 5 klientów będzie generowane 50 tysięcy każdego miesiąca. Okay? Gdzie nawet ja sam, bez zespołu, będę w stanie sam ogarnąć tych 5 klientów, tak? To jest zdecydowanie, moim zdaniem, lepszy model. Tylko nie jest łatwo takich klientów pozyskać. Jak będziecie chcieli o tym posłuchać, to chętnie tutaj nagram jakiś film. Ale to tyle, jeśli chodzi o to nagranie. I dajcie znać, jakie chcecie tematy w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!